Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Chicken Invaders 4. Przeszliśmy poprzednio przez dosyć nietypowe światy, zero kurczaków. Dzisiaj będzie tak pół na pół, bo w tym świecie, w którym teraz będziemy grali, te kurczaki rzeczywiście nas będą atakowały. I będą to dosyć trudne ataki, to muszę nawet przyznać, że... Ale w następnym świecie z kolei pojawią się nam same roboty, więc teraz tak, nie lubię tych pierwszych faz, ale są to dosyć trudne. Nie ma tutaj takiego miejsca, które w pełni by nas czyniło bezpiecznym, bo jakby sami widzicie, że one lubią wychodzić z różnych miejsc, z góry, z dołu, tak jakoś tak z ukosa, różnie to bywa. No ale okej, okay. No i powróci nam krab. Będziemy znowu walczyć z krabem, który będzie miał połączone ataki z tych swoich dwóch pierwszych faz. Ale to będzie ostatnie nasze spotkanie z nim. No dobra, garść kuraków. Wow, 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 wow. Nie taka garść, znaczy to jest bardzo duża garść z tego co widzę. Ale okej, okay, no widzicie, że po środku znajduje się ten astronauta, który jest dosyć niepożądany, bo w nas strzela tym laserem. No ale też widzicie, że jest dobrze kryty przez kury i spotki. Dlatego też musimy się do niego dostać najpierw. A, i jeszcze są tarcze. Ale tych tarcz jest stosunkowo mało. Nie będę na razie używać rac. Później może użyję przy jednym momencie. Okej. Okay. Zabity. Teraz jeszcze tylko te niedobitki nam zostały. No. I to tyle. Ultra ekstremalne tańce na farmy. Okej. Okay. Dobra, czyli w pierwszej kolejności to co zrobię, to sobie utoruję drogę w jednym miejscu. Żeby mieć jakiś taki w miarę bezpieczny punkt. No bo jak one pionowo tymi jajkami atakują, to w tym miejscu na pewno mnie nie dopadną, nie? Okej, okay, oczyśćmy tutaj drogę z... no, z tych kur. W ogóle to była jakaś planeta kur, czy coś w tym rodzaju? Tak to wyglądało. Gdzie tej planety akurat stwierdziły, że nie będziemy jej atakować. Czy używać racy? Nie, chyba raczej nie. Chyba raczej to nie będzie konieczne. Okej. Okay. No to tyle, jeśli chodzi o tańce. Strzelaj i wiej. A, ufoki nam przybywają znowu. Już prawie o was zapomniałem. Jesteście po złej stronie konfliktu. Nie powinniście popierać tych złych, niedobrych kur. No i tym strzelaniem to ich nie zabije. Znaczy zabije ich mało. Serio, widzę, że daliście im spotki kosmiczne, ale to naprawdę nie był dobry pomysł. Te kury potem i tak was dobiją. To jest totalitarne kurze państwo. To nie można temu ufać. Okej. Okay. To jest niefajne. Gdybym jeszcze miał zielone strzelanie, byłoby ok, ale niestety nie zadaje im zbyt wielu obrażeń. Tak, to strzelanie było dobre do jakiegoś czasu. Ale ok, no. Wolno, bo wolno, ale idzie coraz mniej kur. Ja spowoduję, że wasz gatunek wyginie i to całkowicie. No. Najgorsze będą chyba te właśnie co dołem wylatują. Strasznie trudno w nie celować. Chociaż
zawsze znajduje się jakaś okazja. O, dobra. Jest git. Fala 86, czyli zejście, że ho-ho. A, znowuż mamy tę ich cudowną barykadę, czyli dosyć prosty element. Na szczęście nie uświadczymy w tym świecie tych kur, które też robiły lasery i były dwójkami ustawione. Tego na szczęście nie będzie. Przynajmniej tutaj. Potem nie pamiętam. Dobra, co dalej? Kurza kula. Okej. Nie podoba mi się to, że ekran się tak bardzo przybliżył. Znaczy, jak jest za daleko, to też jest źle, ale teraz też nie jest dobrze. Okej. Nie chcę być tego świadkiem. Musiałem trochę oczyścić sobie teren, bo mnie denerwowałyście. Dobra, dwóch astronautów zabitych, jeszcze trzeci. Gdzie on jest? Dobra. Zabity. Klucz też zdobyty, może uda mi się coś odblokować. Ewentualnie jak coś, to za 10. Za 10 tych kluczy, bo nic więcej chyba nie. Ewentualnie za 20 może. Zmiennokształtni. O, znowu ta cudowna barykada. Dobra, musimy się pozbyć tej barykady, bo nie wróży nam sukcesu. Aj. Niestety, to strzelanie szybko się ten przegrzewa. Wiem, że tych tarcz nie muszę rozwalać, ale no to się strasznie przydaje. Okej, jakoś to wyminąłem, ale... No i przez was nie zdobyłem strzelania. Oddawaj klucz. Dawaj klucza. O, ale zdobyłem życie przynajmniej. Tyle dobrego z was. Dobra, dosyć tej farsy. O. Nieziemski kontener. A, czyli będzie walka z krabem. Za chwilę. Już straciłem tę rachubę. Dobra, mamy rakiety. O, król wszystkich krabów. Czy on za mną łazi? Okej, nie wiem. On będzie tak po trochu. Raz będzie w nas rzucać kurczakami, innym razem... Użyje swoich laserków. Bo właśnie w tej chwili. Ale chyba bardziej frustrujący był tamten drugi krab. Jezu. Chociaż ten też nie jest za fajny. Dobra. Laser. Aj, nie mam już satelit, niestety. No. Za dużo razy to ja w niego nie strzeliłem. A to wszystko przez to przegrzewanie. No, okej, druga probówka za nami. Czy to jest fajna broń? To jest ta sama broń, którą ja mam. Wiecie, czy to jest ten sam krab? Hensor mówił, że on za nami cały czas lata, więc to możliwe, że jest on tym samym krabem. I nawet w następnej części, w piątce, on się pojawia. Że jak się wyrażę gościnnie, bo już tylko raz jest. Jezu, nie. Jezu. Okej, ostatnia prosta. 1/4 życia mu została. No, takimi sztuczkami mnie nie zabijesz. Czy ja dobrze zrobiłem? Pewnie nie. A to mu też nie zadało zbyt wiele obrażeń. Podgrzewamy. Jeszcze 8%. Czy 7? 7. Niecałe 7.
No to teraz już zginąłeś. No. I po krabach. Wydaje mi się, że w tej grze jest w sumie najmniej kurczaków. Znaczy, jest zdecydowanie mniej kurczaków niż w poprzednich grach. Już będziemy mieli tak naprawdę już trzeci świat. To mówię, och, o tym za chwilę, w którym kurczaków nie będzie. Portal na wprost. Icha! No dobra, gdzie tym razem nas wywaliło? Blisko gdzieś? Daleko? A więc to tu. A więc to tutaj. No okej. Jest i Space Burger. Cóż, wciąż nie jesteśmy w domu. Ale tam jest coś, czego nie widuje się na co dzień. Wow. Jakieś sieciówki, prawie jak żabki na Świętojańskiej w Gdyni. Czyżbym obudził się w raju? Nic, tylko rodzima galaktyka sieci Space Burger. Portal wrzucił mnie koło siedziby firmy. Wygląda to na magazyn dla nowych restauracji. Jako rzeczy ich slogan. Teraz już ponad 7 miliardów restauracji w 1100 galaktykach. Gdziekolwiek jesteś, do najbliższej masz mniej niż 10 parseków. Codziennie podajemy ponad 12 bilionów kanapek. I dalej w ten deseń. Motyla noga. Zaopatrzenie tych wszystkich knajp to zmora logistyczna. Zaraz, Eureka! Że jak? Sieć Space Burger musi mieć jakiś sposób na dostarczenie kotletów. Także do restauracji na Drodze Mlecznej. Pewnikiem używają skomplikowanej sieci portali. Musimy tylko znaleźć właściwy i witaj domeczku. Patrz, jedzie robot zaopatrzeniowy. Wow, te kanapki są wielkości mojego statku kosmicznego. A nawet i większe. Szybko za nim. No dobra, ale tak po prawdzie to nie tłumaczy, dlaczego teraz będziemy walczyli z tymi robotami. Wyszukiwanie tagów kierunkowych do Drogi Mlecznej. Znaczy, niby to tłumaczy, ale z drugiej strony... Jesteśmy tak naprawdę teraz intruzami tutaj. Ja bym chciał mieć trochę inne strzelanie. Okej, większość rund będzie polegała na tym, że właśnie te dostawczaki będą nam te burgery nieść. Tylko, że oprócz zwykłych dostawczaków mamy też strażników, którzy będą strzelać w nas za każdym razem, kiedy tylko się pojawią. O! Coś mi się wydaje, że ten rodzaj strzelania jest efektowny, ale w ogóle nieefektywny. Okej, bezpieczna strefa. No dalej, dalej, dalej. No i myk, wszystko jest moje. O, klucz już najbardziej. Okej, ci strażnicy się pojawiają właściwie tam po jakimś czasie. Się zastanawiam, czy te transportowce znikają z planszy. Czy może są tutaj zawsze? Okej, niebezpieczeństwo. Nie zabijałbym cię normalnie. Olałbym sprawę, gdyby nie fakt, że miałeś klucz. Okej, to są właśnie ci strażnicy.
tu muszę uważać, bo one, jak widzicie, lubią się wynurzać z dolnych części. Jezu, no właśnie w ten sposób. Nie byłoby zbyt pożądane, gdybym... Jezu, w to trafił. Już to już drugi raz, kiedy tak ryzykuję. Niestety chyba sieć tych burgerów nie uczyni mnie swoim stałym klientem. Jak w PRL-u wywieszą moje zdjęcie, powiedzą, że tych panów nie obsługujemy. A, dobra. Się zdziwiłem, czemu te burgery nie spadły. One po prostu otwierają i zamykają ten konwój, więc musimy obydwa zabić, a niestety... Z tego co mi wiadomo, chyba tych bombli nie da się zniszczyć. W przeciwieństwie do pozostałych. A może się da, tylko są... No są to dosyć silne. Okej. Tu już mamy, powiedzmy, taką w miarę klasyczną inwazję. Znaczy klasyczną. Nie klasyczną, bo... Bo nie ma kur. Ale i tak można zginąć. No dobra. To będzie tyle. Roboty dostawcze. Znowuż roboty dostawcze. A pamiętam, że jest jeszcze runda, w której mamy i roboty dostawcze, i jeszcze konwój jest zamykany przez strażników. Serio? Dwa roboty do jednego burgera? Jest to w ogóle opłacalne? Najwyraźniej jest, skoro tak robią. Jeps. Uda mi się? Tak, zdobyłem wszystkie burgery w tym konwoju, a teraz? Też. Nasze burgery i dobra, i utka, no. Bądźmy konkretni. A nasz bohater mówi, że nic nie jadł. A, bo on tylko zbiera. On je tylko zbiera. On ich nie je. A. Dlaczego w ogóle to strzelanie jest niebieskie? Znaczy jest oznaczone na niebiesko, skoro nie ma z tym nic wspólnego, absolutnie. A. No to spieprzyłem. Nie ma perfect. No. Klucz. Aj. Klucz jest. Serio, nie wiem ile bym musiał grać w tę grę, żeby zdobyć to super strzelanie. Nie, jest to jakoś do ogarnięcia, może na wyższym poziomie trudności tych kluczy jest więcej do zdobycia. Albo nie wiem. Oj! O nie. Dobra. Ja już wiem co tu będzie na mnie czekać. Bez zbędnego zaskoczenia. Nieziemski kontener, a, no i boss. Boss nie będzie jakiś szczególnie trudny. Ale ciekawie będzie wyglądać. Żelazny kucharz. Okej, to będzie robot. To będzie właśnie tego typu robot, który będzie w nas rzucać różnymi składnikami. Czosnek, jabłko, marchew, wiśnie, coś jeszcze. Nie, co to były, winogrona? Tak to wyglądało. Czy jagody, trudno. Okej, zobaczmy, skoro mamy dużo tych rakiet, zobaczmy czy... A. Wow, fenomenalne 2 i tam i 0,5% obrażeń. Nie, to ja już wolę jednak cię zabić inaczej. Chyba najtrudniejsze jego ataki to jest właśnie to. No, wreszcie jakieś normalne strzelanie i na to ja czekałem od zawsze. Kurde, w każdej rundzie, tak mi się wydaje, w każdej części tej gry, przynajmniej ja mam takie wrażenie, to strzelanie jest najlepsze. No, oprócz widelcy, których pewnie nie pokażę tutaj. No nie! To jest właśnie prosty boss. Prosty boss, przy którym zginąłem. Ale dobrze, to był wypadek przy pracy. Mamy dużo żyć, nie musimy się martwić tym. Tylko fajnie byłoby je zachować na ostatniego bossa. Ty już za chwilę zginiesz. Macha tymi łapskami.
No i to by było na tyle. Może wreszcie uda nam się znaleźć właściwą drogę. Niektórzy przeciwnicy są odporni na rakiety, jak nam mówi wskazówka. No to ten nie był, ale szału też nie było, kiedy w niego strzeliliśmy. Nareszcie, portal do Drogi Mlecznej. Skąd wiesz, że to portal do Drogi Mlecznej, jak tam jest ciemno na końcu? A, to... Instynkt! Dobra, czyli Space Burger to jest to miejsce, w którym już nie zawitamy. Z oczywistych względów. I co? I zostały nam dwie rundy, czyli tak naprawdę... Czyli dwie rundy chyba. No jeszcze zobaczymy. No ale w tym tygodniu na pewno już będzie koniec tej gry. Jest, jest, jest! To tutaj! Nie ma jak w domu. Jeszcze nie jesteśmy na miejscu. I kto wie, ile przewagi ma Jajo Armata. Musimy niezwłocznie udać się do Układu Słonecznego. Módlmy się, żeby nie było za późno. Ta jest, się wie. Bagnet w dłoni. Ta cała Jajo Armata nawet się nie połapie, kto ją... Kurde, czemu to... Dawaj gotu. Chwila, kto to jeszcze... Co to jeszcze był za boss po kucharzu? Bo nie pamiętam. Nie przypomnę sobie. Tego, a którędy ten Układ Słoneczny? No dobra. To na dzisiaj... Koniec? Na dzisiaj koniec? I cóż, widzimy się w następnym odcinku, który pewnie będzie dziś... Znaczy dzisiaj, w tym tygodniu zapewne się pojawi. Ja się z wami żegnam, no i do następnego.